Decyzja władz Dumy Piłkarskiej Wrocławia dla wielu fanów może być sporym zaskoczeniem. Kibice spodziewali się, że w Śląsku postawią na odbudowę koszykówki. To przedsięwzięcie jednak okazało się zbyt drogie. Futbol amerykański to sport bardzo widowiskowy, który w Polsce staje się popularny i modny. Idealnie pasuje więc do nowocześnie funkcjonującego klubu, którym jest Śląsk. Plan rozwoju zakłada, że Piłkarski Śląsk weźmie pod swoje skrzydła mistrza Polski w futbolu amerykańskim The Crew. Natomiast zawodnicy jednej i drugiej sekcji często będą wspólnie trenować, a także rozgrywać oficjalne mecze w obu dyscyplinach. Będąc w Anglii, angielska federacja piłkarska wniosła taki pomysł, żeby właśnie drużyny z amerykańskiego futbolu przyjeżdżały na stadiony Premiership i żeby po prostu była okazja zobaczyć je. Z biegiem czasu przerodziło się to w sytuację, gdzie po prostu zawodnicy z NFL, a także zawodnicy z Premiership czasami jeździli na takie krótkie staże, właśnie wymieniali się między Ameryką a Anglią, więc jestem bardzo zadowolony z tego, że teraz przyszedł moment, gdzie to właśnie mniej więcej działa między polskimi klubami tutaj futbolu amerykańskiego a Śląskiem Wrocław, więc cieszę się z tego, że to będzie klub właśnie z dwoma sekcjami, gdzie będziemy my mogli z nimi trenować i oni również z nami. Piłkarze Śląska do pomysłu władz klubu podchodzą z wielkim entuzjazmem. Na pewno to będzie nam sprawiało przyjemność, chcemy się w czymś innym teraz sprawdzić i zobaczymy co będzie i będziemy się starać jak najlepiej z tego korzystać. Gwiazdą drużyny futbolu amerykańskiego Śląska Wrocław nie będzie pewnie ani Fojut, ani Klofik. Pierwsze skrzypce powinien grać Aki Jones, który ma za sobą występy w najlepszej futbolowej lidze świata NFL. Dla Amerykanina występy w naszym kraju będą wyjątkowe, bo jestem w części Polakiem, mój prapradziadek nazywał się Joński. Mimo że dużo się zmieniło, mam w sobie wiele umiejętności piłkarskich. Przyjechałem do Polski, jestem młody, szybki, przystojny i dobrze zbudowany, dlatego będę tutaj najlepszy. Początki pobytu Jonesa w naszym kraju nie były jednak łatwe. Amerykanin, mimo że jest znany w siatku futbolowym, o pozycję w zespole musi twardo walczyć. Ja chcę grać w ataku. Po starciu Klofika z Jonesem widać, że piłkarzom łatwo nie będzie. Czy nie obawiają się o kontuzję? Takie ochraniacze, że no naprawdę jest ciężko o kontuzję, a tak jak mówiłem, no kontuzję można złapać podczas powiedzmy schodzenia ze schodu, więc nie boimy się o kontuzję. Jesteśmy odporni, także w ataku wiadomo kto gra, także wygrałem, mi się wydaje, tą rywalizację, także będzie dobrze. Po raz pierwszy piłkarze i futboliści Śląska zaprezentują się wspólnie 25 kwietnia. Na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu o punkty Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego zagrają z Kozłami Poznań.